Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu wojewody mazowieckiego, pana Jacka Kozłowskiego. W tym roku pan wojewoda, urząd wojewódzki objął patronat nad tą imprezą. Cieszę się bardzo, że mogę razem tutaj z Państwem być. No i cóż, życzę miłego popołudnia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Cóż, no, tak, no po kolei, prosimy po kolei przekazywać mikrofon z rączki do rączki. Szanowni Państwo, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na Dniu Ziemi jest od początku tej imprezy. Posłużę się tutaj klasykiem. To oczywista oczywistość. Szanowni Państwo, nasze doradztwo rolnicze dostosowuje się do wymogów czasu, żeby nie powiedzieć rynku. No, nie muszę nikogo z Państwa przekonywać, jak istotna dzisiaj jest zdrowa żywność, jak ważne jest rolnictwo ekologiczne. I właśnie nasz ośrodek ze swoją poradą, ze swoim doradztwem próbuje wpisać się w te jakże istotne i ważne elementy życia nie tylko społecznego, ale i gospodarczego naszego kraju. Stąd nasza dzisiaj obecność. Obecność, podczas której prezentujemy Państwu dorobek ekologiczny, dorobek twórczy i kulturowy rolniczej wsi Kurpiowskiej, tutaj pod Ostrołęckiej, jak również udzielamy fachowego doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję, gratuluję organizatorom tej wspaniałej inicjatywy i dziękuję za zaproszenie do współorganizacji. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, w imieniu patrona tej uroczystości, pana Janusza Kotowskiego i moim chciałem Państwa serdecznie pozdrowić, organizatorom pogratulować organizacji i pewnego, myślę, już sukcesu organizacyjnego. A mówiąc górnolotnie, ponieważ jest to święto czy uroczystość z okazji Dnia Ziemi, mówiąc górnolotnie, to zachęcam wszystkich do tego, by właśnie bardzo, bardzo szanować Ziemię. Ona jest jak matka, można powiedzieć, która dba o swoje dzieci. My, korzystając z niej w każdym wymiarze, myślę, winni jesteśmy jej to, by dobrze jej służyć i umiejętnie korzystać ze wszystkich dobrodziejstw. A dzisiaj życzę Państwu dobrej zabawy. Nie ma problemu, nam też zależy. Witam Państwa. Chciałbym w imieniu całej Rady Miasta Ostrołęki i w własnym imieniu złożyć przede wszystkim gratulacje organizatorom, że zdobyli się na następny ten ruch i pokazać, jaka ziemia jest nasza piękna. To wszystkim tu już gratuluję, mimo tej pogody takiej niesprzyjającej. Natomiast widząc tyle tych różnych miejsc, w których możemy spotkać to, co nasza ziemia daje, to już człowiek bardzo się cieszy, a tym bardziej, że jesteśmy w takim bardzo ładnym, pięknym miejscu naszego pięknego miasta. Z tego też się bardzo cieszę i myślę, że Państwo będą zadowoleni tą ofertą, która jest przedstawiona. A jak jeszcze widać, lasy państwowe, cały czas państwowe lasy, to serce się kraje. Pozdrawiam serdecznie. Jako gospodarz tej imprezy, jesteśmy tutaj w Ostrołęce, po raz siódmy organizujemy obchody Dnia Ziemi. Zaczęło się tak trochę może niewinnie, ale wpisało się to w harmonogram w ogóle imprez ostrołęckich. Przede wszystkim dlatego, tak jak już tutaj panowie mówili też, że musimy dbać o Matkę Ziemię, czyli o nasze środowisko, tu gdzie żyjemy i tak po troszeczkę i na pewno pozwalamy sobie na to, żeby to było zdrowe, żeby to było czyste i dbajmy o to. Dbajmy od najmniejszych dzieci, pamiętajmy o tym, że choćby taka segregacja odpadów, choćby nie zadymianie jakimiś plastikami, bo i tak się zdarza, że ludzie palą w piecach. I takie różne przykłady można by mnożyć. Chciałbym tu podziękować panu Wacławowi Karolakowi Bogu Galerii Bursztynowej, bo jako w tym roku jako główny współorganizator po pierwsze wspiera nas bardzo, po drugie, no jak widzicie, jesteśmy, można powiedzieć, na terenie galerii
i myślę, że jest to dobre miejsce i że jeszcze się tu kiedyś spotkamy. No dzisiaj pogoda troszeczkę, nie jest zimno, no, ale jest troszeczkę tak jak jest. Chciałbym również właśnie podziękować patronom, czyli panu marszałkowi województwa, panu prezydentowi, Radzie Miasta. Jest nieobecny przedstawiciel starostwa, który też nas, starostwo nas popiera, które też nas pomogło troszeczkę finansowo po to, żeby mieć dzieci docenić za ich występy, które tu się wcześniej odbyły, czyli na nagrody. W związku z tym kończąc, bo wiatr nas tu zaraz może przewrócić. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, a Państwa zapraszam do bycia razem z nami, bo jeszcze na scenie będzie się troszeczkę działo. Za chwilę będą wręczane nagrody w konkursie fotograficznym. Wystawa tych zdjęć jest w środku w galerii. Proszę zobaczyć, jaka nasza Narew jest piękna i jej okolice. Również nagrody w konkursie, który wcześniej był ogłoszony na plakat związany z Dniem Ziemi. Też wpłynęło około 30 prac dzieci. Też są drobne nagrody. Także jeszcze raz wszystkich zapraszam do bycia z nami i w środku galerii, i tu na zewnątrz. I będą jeszcze zespoły, ale to już tutaj prowadzący wszystko o tym powie.